i mamy taką kaburę, to wpięcie jednego w drugie to jest dosłownie... Tak. A, bo zaczepiam tutaj opasek. Witam wszystkich z tej strony Urlot. Jesteśmy dzisiaj na nagrywaniu, jest piękna pogoda i korzystam z tego dnia jak mogę, bo takich wolnych, ciepłych dni raczej już wiele mieć nie będę, bo trzeba pracować i zarabiać na zabawki do ESG. Więc dzisiaj nagrywamy i dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować dostawę rzeczy, na które czekałem dość długo. I są to moim zdaniem bardzo fajne rzeczy, wiele ludzi mi o nich opowiadało, ja zawsze takie chciałem mieć i wreszcie pojawiła się taka możliwość, zamówiłem sobie. Tylko że jak zacząłem zamawiać, to wyszło, że wydałem bardzo dużo pieniążków, bo oczywiście przecież jedna to byłoby za mało. I już mówię, do czego przechodzimy. Gdyż ostatnio zamówiłem sobie zestaw kabur. O! Czyli jest to cały zestaw akcesoriów do przenoszenia broni krótkiej bądź radia, bo taką też rzecz nabyłem. Zrobione z Kydexu na zamówienie przez Falcon Kydex. Jest to polski producent, który też powiedzmy swoją historię zaczynał w ASG i teraz w ramach powiedzmy swojej miłości do ASG postanowił, że chciałby mieć fajne kabury i jako, że nie mógł kupić takiej kabury, którą by chciał, to uznał, że będzie sam takie sobie kabury produkował. Rozpoczął, najpierw robił takie kabury dla siebie, a teraz robi to zawodowo i taką kaburę każdy z nas może sobie oczywiście zamówić. Ja na początku zamówiłem panel udowy. Już Wam pokazuję. Czyli na początku zamówiłem sobie taki panel. Jest to krótki panel udowy. Ja potem Wam pokażę, jak to wygląda na mnie. Spróbuję to nagrać. Jak to wygląda przy pasku. Co prawda nie wziąłem ze sobą dzisiaj szpeju, więc będzie to tylko przypięte do moich cywilnych spodni. Ale pokażę Wam, jak to jest ustawione. I ja zacząłem od tego panelu. To był dla mnie cel, ponieważ mój stary panel troszkę już zaczynał mnie irytować. Chciałem coś lepszego, coś fajniejszego, coś nowszego, wygodniejszego. Przede wszystkim na jednej taśmie. I to ma być panel, który jest wyżej na udzień niż mój stary panel. Więc to był mój pierwszy cel i powiem Wam szczerze, jak znalazłem oczywiście stronę Falcona, znaczy znalazłem, po prostu ludzie powiedzieli, zgłoś się do Falcona, on ma świetne rzeczy. To mówię, dobra, wlazłem na stronę, zacząłem oglądać to, zakochałem się w całej, powiedzmy, ofercie, bo naprawdę bardzo mi się spodobało to, jak jest ta kabura wykonana. Znaczy ogólnie panel. Dodatkowo mamy tutaj złączkę, to jest chyba QLS19, nie jestem pewien, czy dobrze podaję numer, czy dobrze podaję nazwę, ale w razie czego uzupełnię tutaj w opisie. I są to gniazda, w które możemy dość łatwo przepinać kabury. Nie musimy żadnych śrub kombinować, nic, tylko po prostu wsuwamy kaburę, która nas interesuje, na to tutaj gniazdo. I widząc taką możliwość, że mogę sobie kabury zmieniać jak rękawiczki na tym panelu, to uznałem, kurczę, to chyba warto byłoby zamówić sobie kabury do tego, bo wstępnie zakładałem, że będę miał panel i do tego sobie przykręcać będę te swoje standardowe kabury kompozytowe. Ale jak widzę, że jest taka szybko złączka i bardzo mi się podobała ta konstrukcja i to jak działa, więc zacząłem zamawiać sobie kabury. Od razu razem z panelem zamówiłem sobie kaburę do M9, do Beretty od G&G. Z tym, że tą Berettę już widzieliście na recenzji. Ja tą Berettę wtedy jeszcze nie mogłem używać, więc uznałem, że dla pewności, żeby wszystko ładnie pasowało, gdyż Beretta ma tutaj szynerys, ma tutaj tą końcówkę, przedłużenie lufy pod tłumik i tak dalej. Nie byłem 100% pewny, czy to jest klasyczny odpowiednik Beretty i czy w tym momencie Falcon będzie w stanie ogarnąć mi kaburę do tego bez wysyłania klamki. Dlatego uznałem, dobra, pakuję klamkę i tak jest, to wtedy jeszcze była zima praktycznie, więc mówię, i tak nie będę z niej korzystał, pakuję, wysyłam i niech zrobi mi idealnie pod wymiar kaburę. I powiem Wam szczerze, to co wyszło jest po prostu perfekcyjne. Bo kaburka, klamka w kaburze siedzi idealnie. Ja wiem, że jest trochę świateł i cieni, ale mam nadzieję, że to jakoś będzie widać w miarę ładnie. I z tej strony tego aż tak nie widać. Tu jest lekkie poszerzenie, żeby ta kabura wchodziła. Ale to jest pikuś. Bo to co się dzieje z drugiej strony kabury, tak jak mamy dopasowane tutaj to wszystko do pistoletu, jest po prostu rewelacyjne. Naprawdę moim zdaniem wygląda to super
I do tego mamy oczywiście tą złączkę QLS do użycia na kaburze. Mamy na tej złączce tutaj też trzy śruby i możemy lekko sobie, leciutko, bardzo leciutko regulować ugięcie, powiedzmy, osadzenia tego pistoletu. Ja sobie to nawet leciutko już skosiłem, żeby pistolet patrzył mi lekko do tyłu. Niestety chciałbym, żeby ta regulacja była tutaj większa, nie jest za duża, ale wystarczająca moim zdaniem. Jest to minimum, co mi wystarcza. Jakby było całkowicie na sztywno, to już raczej by mi to trochę przeszkadzało i myślałbym, jak to przerobić, ale w tej konfiguracji jest to naprawdę dla mnie wystarczające. I teraz, jak już mamy panel i mamy taką kaburę, to wpięcie jednego w drugie to jest dosłownie... A, bo zaczepiam tutaj opasek. Zaczepiam opas. I siedzi. I kabura siedzi sztywno. Tutaj praktycznie na tym złączu nie ma żadnego luzu. Siedzi to perfekcyjnie. I jak ściśniemy sobie na panelu tutaj na tej kaburze, od dołu mamy dwie takie listewki z zębami, jak je ściśniemy, to praktycznie od razu jesteśmy w stanie to zdemontować. O, urwałem zaczep. Urwałem sobie wisielce. Czyli założenie i zdjęcie tej kabury jest tutaj wyjątkowo proste. Naprawdę ja jestem super zadowolony z tego, jak to się prezentuje, super jestem zadowolony z tego, jak to działa, bo cały ten system jest naprawdę rewelacyjny. Ja wam później pokażę, ja stanę, ustawię jakąś kamerę, tak żeby wam to wszystko pokazać i spróbuję wam nagrać, jak faktycznie to się wpina, jak już mam to na sobie, jak wpina się, wypina pistolet i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to była pierwsza kabura, o której pomyślałem. Jednocześnie uznałem, że kurczę, w sumie mam też cymoklamki i do tego mam te kabury, które są do Glocka 20, one siedzą tak sobie. Do tego w sumie jak będę miał ten panel, to fajnie, żebym miał kaburę, którą też mógłbym do tego panelu bez problemu dopiąć. Więc od razu wysłałem też do roboty, powiedzmy, swojego CM127, żeby też została do niego dopasowana kabura. I też zostało mi dopasowane takie cudo, zrobione stricte pod wymiar, też coś takiego. Dodatkowo tutaj mamy od dołu do tej kabury dostałem jeszcze zaczepy, jakbym chciał zamontować to na mole. Zamiast QLS-a, jakbym sobie go odkręcił, to mogę sobie to dopiąć na mole czy na pas bezpośrednio. I oczywiście tutaj tak samo jak w poprzedniej klamce, wszystko siedzi perfekcyjnie, bez żadnych dodatkowych zaczepów, po prostu wyciągam klamkę i wszystko jest na swoim miejscu. Tak, klamka, broń Boże, nie wypada, jest to super spasowane i też siedzi moim zdaniem idealnie. Ja jestem naprawdę w szoku. I oczywiście tak jak poprzednio QLS-ik, czyli montaż kabury na panel ludowy trwa dosłownie chwilkę. I tak samo też demontaż. Cudo, naprawdę cudo. To było tyle, co zamówiłem na samym początku. Później pojawiła się taka sytuacja, zaczęto mi strasznie zachwalać high capę od ICS-a, czyli ICS Challenger, że taka jest super, że taka jest rewelacyjna. Ja miałem z nią pewne problemy, o których opowiem na recenzji, czy już nawet opowiadałem, bo nie wiem, w jakiej kolejności te filmy się pojawią, ale uznałem, że kurczę, no zamówiłem klamkę za te pieniądze i żadna kabura do tej high capy nie pasuje. Próbowałem Cytaka i to tego i jakiegoś tam uniwersalnego i tego, który ma w sprzedaży Nowridge i kabury od Amomaxa i tak dalej. Próbowałem coś znaleźć, żadna kabura do high capy nie przyjmowała mi tego ICS-a. Więc uznałem, kurczę, no to w sumie będę miał fajny panel ludowy, to czemu nie zamówić sobie kabury do tego, do tej klamki, skoro i tak nie jestem w stanie nic dostać, co pasuje tak, jak ja bym chciał, bo nie lubię materiałowych kabur, po prostu szczerze nie znoszę. Uznałem, że wysyłam też tą klamkę, bo to jeszcze wtedy do mnie nie wróciło, żeby też od razu dopasowali mi kaburę. Zrobili ją na wymiar. I od razu wam powiem, jeżeli chcecie, macie ICS-a Challengera i nie macie możliwości dostania do niej kabury, to o ile się nie mylę, Falcon zrobił sobie matrycę, więc będzie mógł wam robić te kabury bez wysyłania klamki, więc moim zdaniem bardzo fajna rzecz. Będziecie mogli sobie spokojnie dopasować klameczkę, znaczy zamówić kaburę u niego bez wysyłania tego żelastwa. Oczywiście kaburka idealnie dopasowana, tak samo jak przy Berecie, wszystko ładnie wyprofilowane, żeby ten pistolet siedział tam idealnie. Lekko ścięty tutaj góra, żebym mógł sobie tutaj walnąć ewentualnie kolimator do tej klamki, więc wszystko przewidziane moim zdaniem perfekcyjnie.
prezentuje się naprawdę super. I kabura, i pistolet oczywiście. I tak samo jak poprzednio, po prostu robimy klik i mamy kaburę na panelu udowym. Wszystko w jednym systemie i to mnie strasznie cieszy, bo zrobiło mi się tych klamek ostatnio bardzo dużo. I jak miałem wysyłać Challengera do Falcona na robotę i tak dalej, w głowie zaświtała mi jeszcze jedna myśl. Kurczę, przecież ja mam jeszcze dwa Glocki. Dwa Glocki, które wtedy akurat były na serwisie u Krakena 1911. Nie miałem tych klamek fizycznie, żeby wysłać, ale przecież to są standardowe Glocki, bo jeden to jest Glock od Tokio po przeróbkach. To moja, powiedzmy, aktualna klamka Glock i drugą miałem SSP 18 od Nowricza. I obydwie te klamki były u Krakena na serwisie, więc nie miałem ich jak wysłać, ale to ze względu na to, że to jest standardowa klamka G17. Więc po prostu powiedziałem Falconowi, wiesz co, to do standardowej klamki G17 kaburę poproszę. I mimo, że nie miał tych klamek, tak, to ta kabura siedzi idealnie. Znaczy, obstawiam, że mógł on mieć swoje jakieś G17, po prostu do których pasował, ale gloczek od Tokio i gloczek od Nowricza. Wchodzą tutaj idealnie i jeden, i drugi. Siedzą sztywniutko, ładnie, bez żadnego problemu. Wyciągają się, chowają oba bez problemu. Mamy oczywiście wycięcie, jakbyśmy chcieli jeszcze wpierniczyć tłumik. Co prawda nie za szeroki, bo tutaj nie ma za dużo miejsca. Ale poza tym nie ma tutaj żadnego problemu. Nawet jest zrobione specjalnie miejsce, bo tutaj mamy G18 tak naprawdę od Nowricza, czyli mamy selektor ognia tutaj. I też jest specjalnie poszerzenie, żeby ten selektor nam tutaj gdzieś nie wadził, żebyśmy mogli go spokojnie przestawiać. I super! Kolejna kabura, która wchodzi idealnie, przyjmuje to, co miała przyjmować i nawet w momencie, kiedy ja nie wysyłałem tej kabury na przymiarki. Znaczy pistoletu na przymiarki. Trochę tych pistoletów się zrobiło, nie? Żeby nie było tak, że to wszystko, to jeszcze zamówiłem sobie kaburę mocowaną na mole do radia. Ponieważ ja radio mam tutaj, w tym miejscu, na pasie, czy na kamizelce, dość wysoko. I regularnie zdarzało mi się wciskać przyciski na tym radiu. I uznałem, że taka sztywna kabura na radio może być wcale nie głupim pomysłem. I Falcon zrobił jakiś nowy model tej ładownicy, bo mówił, że to jest jakiś nowy wypust, coś tutaj poprawiał. I mamy sztywną, kydeksową kaburę na radyjko. Co prawda, dostałem do niej też dystanse, które sobie tutaj włożyłem, ponieważ jak to było ściśnięte oryginalnie, bardzo sztywno, to nie mając żadnego uchwytu, nie mając za co złapać tego radia, nie byłem w stanie go wyciągnąć z tej ładownicy. Teraz też nie jest to proste, mimo że użyłem tutaj dystanserów, żeby odsunąć te połówki lekko od siebie, więc na to zwracam uwagę. Ale jeżeli o to chodzi, jak to działa, to oczywiście działa super, zabezpiecza mi radio, nie dostanę tu kulką w ekran, nic się radiu nie stanie, nie przestawię, nie wcisnę żadnego klawisza, bo fizycznie nie jestem w stanie, a za to mam dostęp jak najbardziej i do włącznika radia, do ewentualnie podłączenia anteny i tutaj z boku też jest poszerzenie, żebym mógł sobie wypuścić przewód do zestawu słuchawkowego. Też rzecz super. Mi się cholernie podoba, ja jestem bardzo zadowolony z całego zestawu. Więc teraz jeszcze założę na siebie panel udowy, co prawda na cywilne spodnie i tak dalej, żeby w miarę możliwości jak najlepiej pokazać Wam, jak to się prezentuje już na człowieku. Podstawowa rzecz. Główny pas jest w ten sposób rozwiązany. O. Tu mamy taką dodatkową klamrę, żeby to wszystko zabezpieczała. To jest całkowicie demontowalna klamra oczywiście, bo ona jest po prostu na rzepie tutaj. I tutaj od środka też mamy, tu mamy miękki rzep, tu mamy wklejony twardy rzep. I no montaż, jak się łatwo domyślić, bierzemy pasek. Ja to co prawda będę do pasa taktycznego swojego montował. Wciągamy. O, dopinamy sobie tam do rzepa. I tutaj owijamy to wszystko tą taśmą, żeby to, broń Boże, się nam nie wysunęło. I zostaje nam jeszcze tutaj taki dość długi pasek, który z tej strony mamy elastyczny, który zamontujemy sobie do uda. O. I tak ta kabura siedzi. Ona siedzi dość wysoko, na co zwracam uwagę. Jeżeli mamy tutaj, powiedzmy, ja to będę montował sobie do pasa. Jeżeli mamy pas
oporządzeniowy z dużą ilością ładownic, to trzeba pamiętać, że ona jest dość wysoko, więc wyciągając klamkę będziemy zahaczać o dość grube, jeżeli mamy szerokie, grube ładownice, to możemy zahaczać o ładownicę. I teraz mając już taką kaburę z panelem, chodzi to perfekcyjnie, po prostu ideał. Tylko do przodu sobie przesunę, żeby było mi wygodniej. O. I wychodzi to super, jeżeli chcę wypiąć całą kaburę, daję klik i mam wypiętą całą kaburę. Beretta. Perfekcja. Glock SSP 18. To samo, kabura wpięta. Wyciągamy pistolet, wkładamy pistolet. Czego chcieć więcej tak naprawdę? I od razu mówię, ja mam wszystkie te kabury ustawione jak najbardziej, żeby były przychylone do tyłu, więc zobaczcie, że od pionu ten skos jest naprawdę niewielki. Mógłby być troszkę większy ten zakres regulacji, no ale niestety nie wspomniałem o tym przy zamówieniu, więc niestety nie mam na to wpływu. Dla mnie jest to wystarczające, aczkolwiek jest to naprawdę minimum. I ostatnia kabura z CM127, czyli z elektryczną klamką, tak samo się wpina, tak samo mogę wkładać, wyciągać klamkę, bez żadnego problemu, wszystko siedzi perfekcyjnie. Ja jestem naprawdę super zadowolony, jak działa cały ten system. I też demontaż, tak samo jak poprzednio. Pyk, kabura odpięta i mamy czysty panel, nic nam tutaj nie przeszkadza. I tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o opis tych urządzeń. Ja jestem super zadowolony. I to wszystko, co miałem do powiedzenia o tych kaburkach, bo cały zestaw mi się super podoba. Co prawda ostrzegam, to nie jest tanie. Jeżeli ktoś chce customową kaburę z Kydexu, to niech się szykuje, że trochę trzeba będzie na to wszystko wydać. Szczególnie jeżeli poniesie go fantazję i do każdej klamki, jaką w domu posiada, będzie chciał sobie dobrać dedykowaną kaburę. No nie ukrywajmy, trochę mnie to pokosztowało, ale no jak to zwykle, tak? Jak już zaczynasz, to idziesz po grubym, jak to przynajmniej w moim przypadku jest. Niestety po prostu trzeba było wziąć do każdej klameczki, no bo jak to, że będę miał kaburę do połowy klamek? Nie, no tak być nie może, trzeba mieć do wszystkiego. W kilku słowach końcowych. Bardzo dziękuję Falcon za ogarnięcie tego zamówienia. Dostałem jeszcze od Ciebie naszywki, ale zapomniałem ich zabrać, żeby tutaj pokazać. Zostały w domu, niestety. Nie mam ich tutaj nigdzie. A szkoda, bo chciałem je też pokazać. Niestety, bywa. Skleroza nie boli. Ja bardzo dziękuję za ogarnięcie mojego zamówienia. Mimo, że trochę Ci pomarudziłem, trochę trułem dupkę, że jeszcze to, że jeszcze dosyłam, a czy to muszę coś tam, jeszcze ta fakturka i w ogóle. Ale załatwiłeś, ogarnąłeś. No trzeba było trochę poczekać, bo z materiałami było ciężko, zresztą jak teraz ze wszystkim. Ale udało się. I ja jestem naprawdę dziko zadowolony, jak to działa. Bardzo dziękuję za ogarnięcie tematu. I cóż mogę powiedzieć? Tyle. Szczerze polecam. Jeżeli ktoś szuka naprawdę rewelacyjnych kabur, które kompozytowe, które będą trzymać nam pistolet tam, gdzie powinien on być trzymany, z których nie będą nam wypadać magazynki i tak dalej, naprawdę szczerze polecam. Ja planuję jeszcze dobrać sobie kabury właśnie na magazynki, też od Falcona. Co prawda nie jestem pewien, na ile będą one wtedy uniwersalne i jeżeli to okaże się, że do każdej klamki musiałbym też mieć oddzielny panel na magazynki, no to wtedy pewnie odpuszczę ze względów takich dość technicznych, czyli powiedzmy przed każdym strzelaniem wybierając klamkę musiałbym jeszcze zmieniać oporządzenie na pasie. Cóż mogę więcej dodać? Mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście zapraszam do komentarzy, zapraszam na stronę Falcona, żebyście sobie zobaczyli te zabaweczki jeszcze u nich, u niego, jak to wygląda cenowo i tak dalej. Szczerze polecam. Jeżeli macie pytania, macie jakieś sugestie, jakieś cokolwiek, jakieś podpowiastki, to jak najbardziej piszcie w komentarzach. Ja bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia ponownie.